Siemanko, drogi widzu, witam ciebie serdecznie. Ja jestem Yuken, a to odcinek z Fishing Planet, który cały czas dopominacie się, żeby było więcej rybek, więcej Fishing Planet, więc proszę bardzo, dla widza jest i odcinek kolejny z Fishing Planet. I od razu mówię, że dzisiejszy odcinek jest taki bardzo krótki, tylko wam powiem, o co w nim chodzi i zobaczycie moje takie klipy, które wczoraj nagrywałem, robiąc pewne testy, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy karpie biorą w nocy. Bo tak, faktycznie, ja karpi nigdy w nocy tutaj nie łowiłem. Jakoś nie miałem do tego przekonania. I wszystkie filmy o karpiach, o Weeping Willow, zawsze były za dnia. Ale na przykład byłem zawsze zwolennikiem łowienia na przykład arapajmy w nocy. Być może się okaże, że opracujemy fajny sposób na szybkie karpie, właśnie na nocne łowienie. Ja już wiem, jak ten odcinek się zakończy, jaka będzie odpowiedź, ale ja jej wam nie zdradzę. Zobaczycie przebitki, wtedy możecie w komentarzach dać znać. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram dłuższy odcinek, taki jak był na przykład ze szczupakami, taki nawet i godzinny, w którym po prostu będziecie po kolei widzieli, jaka jest częstotliwość tych brań. Bo to, co zobaczycie teraz, no to będą po prostu takie shoty, takie klipy, dosłownie wycinki z tych moich brań i to wiadomo, że najciekawsze, żeby odcinek trwał krótko. Także drogi widzu, jeżeli chcesz, to daj znać w komentarzu, nagramy dłuższy odcinek, zrobię całkowity test. No i może wymyślimy jakąś metodę na dwie różne nocki, tak? Bo ta nocka tutaj, co warto powiedzieć, testowana była na dwóch spotach, tylko na dwóch spotach, gdzie ja przecież tych spotów mam koło 5, takich ulubionych oczywiście mówię, sprawdzonych. Była testowana na szybko na dwóch spotach, dwie nocki pod rząd po słońcu. I teraz bardzo ważna rzecz, żebyście też od razu w komentarzach nie pisali, bo nocka, wiem, zdaję sobie sprawę, że Fishing Planet nocka zaczyna się o godzinie 21 i to, drogi widzu, jak najbardziej się zgadza. Natomiast ja tą nockę sobie zacząłem, dlatego że jak widzicie tutaj nawet na wykresie to widać, no o 21 ta nocka jest, no już wchodzi na totalny, największy możliwy szczyt. No i aby nie tracić tego największego szczytu na nęcenie, no bo wiadomo, no w przypadku karpi nęcenie, no to jest konieczne. Aby nie tracić tego największego szczytu, nie wiem, czy mi się... O, uda mi się wam pokazać, zobaczcie. To był ten dzień tutaj, czyli na 20 godzinę czasu sobie ustawiłem mój początek. Nęciłem. W tym czasie oczywiście też łowiłem i to wszystko zobaczycie za chwilkę na tych klipach. No i później w nocy też łowiłem. Mówię, to nie jest całe kompleksowe moje łowienie, to były totalne eksperymenty. Natomiast jeżeli będziecie chcieli, to już nagram taki konkretny odcinek z tego łowienia nocnego i może jakąś metodę na karpie nocne też uda się opracować. Także będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to zostawisz tego suba, aby być na bieżąco. Także zapraszam cię do oglądania tego wszystkiego, co wczoraj mi się udało złowić. Tak totalnie na szybko, totalnie na spontanie.
Thank you.